Pierwsza połowa, Siarka zagrała bardzo dobrze. Nie byliśmy w stanie jej się przeciwstawić. Straciliśmy 50 punktów. Skończyło się różnicą 24 czy 22 punktów. W drugiej połowie nasz zespół wykazał się ogromnym charakterem, walecznością i przez następne 20 minut próbowaliśmy zrobić to, co mogliśmy. Skończyło się 9 punktami i można powiedzieć, że jak na nasze możliwości dzisiaj to jest to, nigdy porażka nie jest wynikiem dobrym, ale dzisiaj zrobiliśmy tyle, co mogliśmy. Należy pamiętać, że jesteśmy w trudnym momencie. Każdy kibic, kto się interesuje naszym zespołem, widział, że dzisiaj nie było dwóch podstawowych zawodników, Jodłowskiego i Kulona. Inni zawodnicy mają kłopoty ze zdrowiem, ale nikt nie narzeka, zaciskają zęby i grają, więc naprawdę szacunek dla tych chłopaków, a porażki w sporcie się zdarzają. W tabeli robi się ciekawie. Ostatnia ekipa KK Warszawa pokonała lidera Spójnie Stargard i to we własnej hali. Jakby trener skomentował to wydarzenie, to jest sensacja. Nie koncentruję się na wynikach innych zespołów. Wiem, jak grają. Oczywiście jest to wydarzenie w tej lidze, jeśli ostatni zespół wygrywa z pierwszym, no to w każdej lidze jest to wydarzenie. Ale do końca ligi zostało jeszcze 9-8 spotkań, więc nie ma co patrzeć się w tabelę, po prostu trzeba trenować, grać i wygrywać każdy mecz, który jest w naszym zasięgu. I oby nie być na ostatnim miejscu. No oczywiście, no oby nie być na ostatnim miejscu. No mamy 7 zwycięstw, ciężko na nie pracowaliśmy, ale jeszcze mamy przed sobą wiele spotkań i trzeba zrobić wszystko, aby w jak największej liczbie tych spotkań przede wszystkim być zdrowym, mieć cały zespół i grać o zwycięstwo, tak jak zawsze gramy, a ile z tego wygramy, to czas pokaże. Kolejne spotkanie z Pogonią Prudnik, z którą praktycznie przed dzisiejszym spotkaniem sąsiadujecie w tabeli. Z jakim nastawieniem pojedziecie na to spotkanie? Z nastawieniem, żeby wygrać ten mecz. No, my do każdego meczu, nie wiem czy to dla pana, czy dla kibiców z boku wygląda inaczej, ale my do każdego meczu podchodzimy, czy gramy ze Spójnią, czy gramy z Warszawą, wychodzimy, żeby grać o zwycięstwo. No. I tak samo będzie w tym Prudniku. No. Pojedziemy, przygotujemy się w piątek na treningu, w sobotę zagramy i postaramy się wygrać. No. Przecież każdy z nas jest dorosły, wiemy jaka jest sytuacja, wiemy o co gramy, jesteśmy zawodowcami. Podobna sytuacja może być z energią Kotwica Kołobrzeg w meczu, który tutaj będzie. No tak, ale do meczu z Kołobrzegiem to jeszcze nam zostało dokładnie 2 tygodnie. No. Też trzeba mieć, może nie wszyscy wiedzą, ale nasz zespół ma 2 chłopaków, którzy grają równocześnie w rozgrywkach młodzieżowych. I oni jeżdżą z WKK Wrocław na zawody, ćwierćfinały, półfinały i finały Mistrzostw Polski Juniorów Starszych. I dlatego gramy czasami w środę, między innymi z Kotwicą, bo oni będą rozgrywać 5 spotkań w Radomiu w ramach finałów Mistrzostw Polski Juniorów Starszych. To w pewien sposób, no wiadomo, koliduje z naszymi treningami, my o tym wiedzieliśmy. To jest dla dobra tych chłopaków, żeby się rozwijali, ale to wszystko się nakłada. Później kontuzje, później choroby. My musimy wreszcie wrócić do treningu, więc musimy wytrzymać ten najtrudniejszy okres w czasie sezonu. I na końcówkę przygotować się i tam naprawdę grać dobrze, bo jestem przekonany, że nie skończy się to na ostatnim meczu rundy zasadniczej dla nas sezonu.